Pierwsza zachowana wizytacja parafii w Landskoronie to jest wizytacja z roku 1598, tak zwana wizytacja Radziwiłłowska, ponieważ została ona przeprowadzona z woli ówczesnego biskupa krakowskiego, kardynała Jerzego Radziwiłła. W samym początku tego protokołu powizytacyjnego czytamy, że jest to Ecclesia Parochialis Murata Tituli Sancti Ioannis Baptista Consecrata Iuris Patronatus Sacre Rege Majestatis. I zasadniczo ta informacja, jako taki wstęp określający nam Kościół parafialny, będzie się powtarzać w kolejnych wizytacjach. A co ona nam mówi? Iż w Landskoronie mamy Kościół parafialny, czyli świątynię na pełnych prawach parafialnych. Jest to kościół murowany, pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, konsekrowany, rzecz bardzo ważna, a prawo patronatu posiada król. Kolejne informacje, które znajdują się w tej wizytacji. Dzwonnica murowana z dwoma dzwonami, trzeci w sygnaturce. Tu zwracam Państwu uwagę na te dwa dzwony, bo kolejna wizytacja powie nam już coś innego. Dalej, trzy ołtarze, wszystkie murowane, wszystkie konsekrowane. Jeden ołtarz murowany, niekonsekrowany. Cyborium drewniane z dobrym zamknięciem, szczelnica kamienna. Calices argentea z duo, dwa kielichy srebrne. Pacificalia argentea rotunda duo, ex quibus unum de aurato. Czyli pacyfikały, krzyże, dwa srebrne, okrągłe. Troszeczkę możemy sobie to, nie wiem jak wyobrazić, krzyże okrągłe. Jest to dość trudne do wyobrażenia. Z których jeden jest pozłacany. I tak samo jeszcze na wyposażeniu kościoła znajdowała się srebrna monstrancja. Poza tym bardzo ważny zestaw ksiąg liturgicznych, ponieważ odpowiadały one już reformie trydenckiej, czyli mszał rzymski, psałterz rzymski nowy, antyfonarz rzymski nowy, dwie agendy i stary graduał pergaminowy. Także w roku 1598, czyli 30 lat po zakończeniu Soboru Trydenckiego, stan parafii w Landskoronie przedstawiał się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o realizację postanowień soborowych. Bo z jednej strony było nowe cyborium drewniane, z drugiej strony cały zestaw ksiąg liturgicznych, który zalecał sobór, parafia już posiadała. Kolejna wizytacja to jest rok 1617, przeprowadzona z woli biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego. Tak jak Państwo widzą, wstęp do tej wizytacji jest identyczny jak w wizytacji Radziwiłłowskiej, powtarza te same informacje. Natomiast w tej wizytacji po raz pierwszy pojawia się informacja, w jakim dniu była obchodzona rocznica poświęcenia Kościoła. Mianowicie była ona obchodzona w pierwszą niedzielę po świętym Franciszku. Dokładnie w tekście jest napisane, że właśnie była to pierwsza niedziela po świętym Franciszku. No i teraz musimy sobie, prawda, popatrzeć, kiedy tego świętego Franciszka było, czyli 4 października, a na przykład w roku 1617 przypadała ta niedziela 8 października i była to 20 niedziela zwykła po uroczystości Trójcy Świętej. Dzwonnica murowana z trzema dzwonami, czyli między 1598 a 1617 przybywa nam jeden dzwon, czwarty, ten, który był wtedy trzecim, dalej jest na sygnaturce. In altari maiori cuius imago vetusta est habentur ciborium novum de aurato. Czyli znowu w ciągu niewielkiej ilości lat przybywa kolejna rzecz, nowe cyborium, które zostało ustawione w ołtarzu głównym, w którym to ołtarzu znajdował się już obraz dość wiekowy. Kolejno mamy wymienione w tej wizytacji cztery mszały rzymskie, czyli tak jak w poprzedniej wizytacji, graduał, antyfonarz i psałterz, a także stary graduał pergaminowy, czyli w tej kwestii zasadniczo nic nam się nie zmieniło. W archiwum parafialnym, stwierdził wizytator, nie było natomiast żadnych starych dokumentów. Jest to informacja o tyle ciekawa, że zasadniczo powinien znaleźć się w tym archiwum przynajmniej jeden dokument stary, czyli akt
akt konsekracji czy akt erekcji parafii. Wizytator odnotował, że takiego dokumentu nie było. Co się z takim dokumentem stało? Bo to jest już tutaj kwestia do kolejnych badań. W zakrystii znajdowały się trzy kielichy, w tym jeden nowy, wszystkie pozłocone, monstrancja złota, dwa pacyfikały, dwie pary srebrnych ampułek, a wśród szat liturgicznych znajdowały się wszystkie typy, czyli ornaty, kapy, wela. Zaliczamy do tego, możemy do tego zaliczyć antepenie, różne obrusy i tak dalej, we wszystkich kolorach liturgicznych i odpowiedniej liczbie. Także stan zakrystii, stan kościoła prezentował się także w roku 1617 bardzo dobrze. Kolejna wizytacja, rok 1644, przeprowadzona z inicjatywy biskupa krakowskiego Piotra Gębickiego, tak jak w dwóch poprzednich, kościół parafialny, murowany, konsekrowany, pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i pod patronatem królewskim. W tej kwestii nic nam się nie zmieniło aż do końca istnienia Rzeczypospolitej. Dzwonnica murowana z trzema dzwonami. Brak informacji na temat sygnaturki i istniejącego zawieszonego w niej dzwonu. Siedem grobów wewnątrz kościoła i osuarium bonu, czyli jakieś miejsce na przechowywanie doczesnych szczątek w dobrym stanie zachowania. O co dokładnie chodziło, to tutaj niestety nie wiemy. Dalej, sześć ołtarzy murowanych i konsekrowanych. Także znów dość niewielki przedział czasowy i przybywa nam nowych ołtarzy w kościele. Ołtarze wyposażone w portatyle z relikwiami, czyli takie małe kamienne płytki, najczęściej w drewnianych ramach, w których były umieszczone relikwie świętych i na takich portatylach można było sprawować mszę świętą. Cyborium znajduje się w ołtarzu głównym, cztery mszały rzymskie, czyli przybyły nam trzy, graduał, antyfonarz i psałterz. I informacja, która po raz pierwszy pojawia się w tej wizytacji. Przy kościele pracuje altarzysta, którego prebenda została ufundowana przez scholastyka kamienieckiego Mikołaja Daneckiego, co zostało wpisane do akt miejskich sądeckich w sobotę po świętym Franciszku w roku 1640, a fundacja ta została zatwierdzona przez biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika i wpisana in acta loco ordinarii w dniu 28 października 1640. Także w roku 1644 pojawia nam się po raz pierwszy w kościele w Lanskoronie altarzysta. Jest to pierwszy altarzysta, jaki się pojawia. Kolejne wizytacje ujawnią nam więcej tego typu duchownych. Altarysta. Był to duchowny niższego szczebla, niższego rzędu, który był przyłączony do pewnego ołtarza w kościele. Miał się tym ołtarzem opiekować i w zależności od dokumentu fundacyjnego, woli fundatora, miał sprawować mszę świętą, tudzież były nałożone na niego inne obowiązki związane z opieką nad tym ołtarzem. Na przykład mógł być promotorem Bractwa Różańcowego, Bractwa Świętej Anny, jeżeli takie istniało, i tak dalej, i tak dalej. Czyli miał konkretny ołtarz w kościele i miał się tym ołtarzem ten duchowny zajmował. Przepraszam, ale kolega nie powiedział jeszcze bardzo ważnej rzeczy. Taki altarysta zawsze miał tutaj pewne uposażenie tegoż ołtarza, czyli z tytułu posiadania tej altarii pobierał określone dochody. Tak. To też było bardzo istotne. Zgadza się. Bardzo ważnym elementem, który wprowadził Sobór Trydencki, oczywiście były metryki chrztów, metryki ślubów i metryki zmarłych. I z tych różnych wizytacji, które tutaj Państwu przedstawiłem, mamy kilka informacji na ten temat. W roku 1598 mamy informację, że Księga Ochrzczonych jest pisana, ale nie w odpowiedniej księdze. W 1610 ta sama metryka ochrzczonych jest wpisana w jednej księdze. Natomiast w 1617 mamy już podział na dwie księgi. Jedna dotyczy ochrzczonych z miasta, czyli z Lanskorony, natomiast druga dotyczy ochrzczonych ze wszystkich wsi, które wchodziły w obręb parafii lanskorońskiej. Podobnie na dwie księgi była prowadzona w 1617 roku metryka zaślubionych.
bractwa religijne. Także bardzo ważna inicjatywa Soboru Trydenckiego, która miała na celu pogłębiać życie religijne. I wizytacja 1610 roku, to jest tak bardzo ładnie w tekście napisane większą czcionką, fraternitas nulla, nie ma żadnych. Natomiast w 1729 mamy już dwa bractwa. Bractwo Różańcowe, którego promotorem był ksiądz Bartłomiej Przytalski, i Bractwo Świętej Anny, ufundowane jeszcze przez Jana Zebrzydowskiego w roku 1613. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o to drugie bractwo, jak i fundatora tego bractwa, czyli Jana Zebrzydowskiego, to pokazuje tutaj związki z bernardynami. Dlaczego? Ponieważ Bractwo Świętej Anny było związane z zakonem bernardynów. Tak jak Sodalicja Mariańska była związana z zakonem jezuitów, Bractwo Paska Świętego Franciszka, czy ogólnie Bractwa Franciszkańskie z zakonem franciszkanów, tak właśnie Bractwo Świętej Anny było związane z bernardynami. Bractwo Różańcowe na przykład z dominikanami. Czyli to, że takie bractwo tutaj nam się pojawiło, no to też pokazuje, że te związki z bernardynami były dość mocne. Wizytacja z 1617 roku informuje nas jeszcze, że na przedmieściu znajdowała się kaplica pod wezwaniem Świętego Krzyża, w której święta patronalne, podkreślam, święta patronalne, odprawiana jest msza święta, kaplica jest drewniana, a w jej wnętrzu znajduje się jeden murowany ołtarz. Dlaczego podkreślam, proszę Państwa, święta patronalne? Ponieważ do lat 60. ubiegłego wieku święto patronalne Świętego Krzyża było obchodzone dwa razy w roku. Tak jak dzisiaj, 14 września, podwyższenia Krzyża Świętego, ale 3 maja było obchodzone święto znalezienia Krzyża Świętego. Dlatego w tej wizytacji jest to też opisane właśnie, że to są święta patronalne. No, na terenie parafii działała szkoła. Niestety wizytator nie pokusił się tutaj o jakiś szerszy opis jej funkcjonowania. Zazwyczaj jest tylko wymieniona. Czasem nie wprost, ale że proboszcz zatrudnia rektora szkoły. No więc jeżeli zatrudnia rektora szkoły, no to wiadomo, że ta szkoła musiała funkcjonować. A także działał szpital w 1598, określony jako Domus Hospitalis, dotowany przez Jana z Landskorony. Natomiast w 1617 tenże szpital posiadał 7 miejsc dla ubogich, a jego uposażenie stanowiło 70 florenów zapisanych przez starostę landskoreńskiego Jana Zebrzydowskiego, z których na każdego ubogiego przypadało 10 florenów. Logiczne, 7 łóżek, 70 florenów na każdego po 10. I na koniec, proszę Państwa, jeszcze kilka słów o duszpasterzach, którzy zostali wymienieni w tych wizytacjach. O ile w tych wizytacjach z XVI i XVII wieku oni mogą się pojawić, ale nie muszą, o tyle w tych wizytacjach XVIII-wiecznych są oni dość dokładnie opisani. To znaczy podane jest ich imię, ich nazwisko, inne sprawowane funkcje, data instytucji na beneficjum oraz data święceń kapłańskich. Z wizytacji z 1598 roku wiemy, że proboszczem tutejszej parafii był Stanisław Kawecki z Kurzelowa. W 1617 Jan Niemiowius, trzeba by też troszeczkę się zastanowić nad odczytaniem nazwiska, które jest dość nieczytelne, jeżeli chodzi o zapis w oryginale. I pomagał temu proboszczowi wikary, który otrzymywał 40 florenów wypłaty rocznie, podzielonej na 4 raty po 10. I jest to, proszę Państwa, informacja o tyle istotna, że taką kwotę uposażenia wikarego 4 lata później ustalił synod diecezji krakowskiej zwołany przez biskupa Szyszkowskiego. Także to też jest, pokazuje poziom parafii landskorońskiej, że 4 lata przed oficjalnym ogłoszeniem takiej stawki, tutaj już ta stawka funkcjonowała. I z wizytacji 1729 wiemy, że proboszczem był ksiądz Franciszek Drużbacki, który był doktorem praw obojga, to ten skrót JVD, Juris Utriusque Doctor, instytuowany na beneficjum landskorońskie 1 marca 1722 roku, a więc najpierw objął beneficjum, natomiast później otrzymał święcenia kapłańskie.
i altarzyści. Wszyscy znani są nam z wizytacji z 1729 roku. Paweł Długowski, altarzysta świętego Stanisława, instytuowany na beneficjum przez rektora Uniwersytetu Krakowskiego, który posiadał prawo patronatu do tej altarii. Sama zaś prebenda została ufundowana 26 października 1642 roku i ta informacja pojawia się tylko w tej wizytacji. Mimo że dwa lata później po ufundowaniu tej prebendy została przeprowadzona wizytacja biskupa Gębickiego, to ta informacja nie została tam zamieszczona. Drugi z altarzystów, Bartłomiej Przykalski, altarzysta, seł promotor Bractwa Różańcowego, instytuowany na beneficjum przez Józefa Czartoryskiego. Sama zaś prebenda ufundowania 17 maja 1666 roku. I Maciej Ludaszewicz, altarzysta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, aktu prezbiter, czyli duchowny wyświęcony po święceniach kapłańskich, instytuowany na beneficjum przez rajców i magistrat Landskorony, który to magistrat posiadał prawo patronatu. I to, proszę Państwa, tak w dużym skrócie garść informacji, którą można wyciągnąć z wizytacji na temat parafii landskorońskiej. Można by na ten temat mówić przynajmniej jeszcze drugie tyle, jak nie więcej. Mam nadzieję, że chociaż w pewnym stopniu tym Państwa zainteresowałem. Wspólnie z kolegą dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo. Thank you.